Cześć, tutaj Gosia. Witam Was serdecznie na praktyce, która ma rozbudzić nasze ciało oraz nastawić nasz umysł pozytywnie na cały dzień. Rozgrzejemy się też troszeczkę, a zaczniemy sobie od siadu na piętach. Delikatnie rolujemy ramiona w górę i do dołu, rozgrzewamy je na początek, rozciągamy. Możemy pokręcić kółeczka, a na koniec zostawiamy nasze ramiona w dole, wyciągamy ręce w górę, łączymy je. I na wydechu opuszczamy na wysokość serca, ustawiamy sobie intencje na ten dzień, na tę praktykę. Możemy sobie powiedzieć coś pięknego, coś miłego, czy po prostu powiedzieć sobie, to będzie dobry dzień. Chwila dla nas. Głęboki wdech i wyciągamy ręce w górę mocno i na wydechu opuszczamy je, odkładając na matę do klęku podpartego. Ręce odłożone pod ramionami, kolana pod biodrami, zaczynamy kręcić duże koła naszym całym tułowie, rozgrzewając je delikatnie w jedną i w drugą stronę. Mniejsze bądź większe, w zasadzie tak jak czujemy, każdego dnia możemy czuć coś innego, coś co nam służy. Na koniec odkładamy biodra na pięty, ręce wyciągamy do przodu, do pozycji dziecka. Odkładamy głowę na macie, bierzemy głęboki wdech. Luźny wydech. Pięknie, jesteśmy gotowi na dalszą praktykę. Podwijamy palce stóp, pomalutku odrywamy kolana od maty, zostajemy tak przez moment, a następnie powoli podnosimy biodra do psa z głową do dołu. Możemy się tutaj troszkę poruszać, ugiąć nogi i wyprostować, tak żeby wyciągnąć kręgosłup. A następnie z powrotem odkładamy kolana na matę, wyciągamy prawą rękę w górę do sufitu bądź do nieba. Odkładamy, a następnie robimy to samo z lewą, mocno w górę i do dołu. Prawa ręka w górę, uwaga, i prawa noga w górę wyprostowana. Odkładamy na matę, lewa ręka, lewa noga, na wdechu w górę, na wydechu odkładamy na matę. I raz jeszcze prawa noga, ręka, odkładamy i lewa ręka, lewa noga, odkładamy, równowaga, prawa ręka, prawa noga, odkładamy, mówiłam, że się trochę obudzimy, i lewa ręka, lewa noga. Odkładamy. Uwaga, prawa ręka, prawa noga, wyciągamy w górę, zostajemy przez moment, uginamy nogę w kolanie i chwytamy sobie z tyłu za stopę naszą prawą dłonią. Uważamy, żeby nie wypychać tutaj brzucha, biodra neutralne i z powrotem prostujemy rękę i nogę, odkładamy na matę, lewa strona. Lewa noga, lewa ręka, wyciągamy najpierw, uginamy nogę w kolanie. Chwytamy za stopę, uważamy, żeby, tak jak wcześniej mówiłam, nie wypychać brzucha, biodra są raczej neutralne, pięta delikatnie w stronę pośladka, rozciągamy ramię i z powrotem odkładamy ciało do klęku podpartego, raz jeszcze odrywamy kolana i wchodzimy do psa z głową do dołu, biodra są w górze, rozciągamy się tutaj przez moment, robimy to, co służy nam dzisiaj, to co czujemy. I raz jeszcze, klęk podparty, wchodzimy z powrotem, rozciągamy jeden bok, rozciągamy drugi bok, czyli patrzymy na jeden pośladek, a następnie na drugi, a później podnosimy prawą nogę i kręcimy duże koła od kolana, czyli tak jakbyśmy rysowali koła naszym kolanem do przodu, trzy i również trzy do tyłu. Czyli kręcimy duże koła, starając się nie poruszać naszym tułowiem zbytnio, tylko noga się rusza, na tyle, na ile jest to możliwe. Odkładamy prawą nogę, robimy to samo z lewą, czyli rysujemy duże koła lewym kolanem. Najpierw do przodu, jak największe, a następnie do tyłu. Mhm. Super, przygotowujemy nasze biodra, poprawiamy ich mobilność. Jeśli będziecie dzisiaj dużo siedzieć, to jest świetne ćwiczenie dla Was. Super, a teraz jeszcze raz podnosimy prawą rękę w górę i następnie odkładamy ją na lewą stronę na moment, aby rozciągnąć ramię, delikatny skręt kręgosłupa i z powrotem prawa ręka w górę i odkładamy. To samo,
lewa strona, lewa ręka w górę, wdech, wydech, odkładamy na prawą stronę, dosłownie na 1-2 oddechy. I z powrotem lewa ręka w górę, wdech i wydech, odkładamy na matę. Świetnie. Teraz odkładamy pośladki na stopy, rozciągamy przez moment nasze stopy. Jak widzicie, palce są podwinięte, wyciągamy ręce w górę, zaplatamy dłonie, odkładamy z tyłu za naszą głową, delikatnie zaokrąglamy kręgosłup, chowamy klatkę piersiową, wdech, otwieramy wszystko, łokcie do tyłu i wydech, z powrotem zamykamy broda do mostka, wdech, otwieramy klatkę piersiową i wydech, zamykamy łokcie do siebie. Świetnie. Teraz z powrotem stopy całe leżą na macie. Jesteśmy w górze i teraz tak, prawa noga po okręgu idzie do przodu. To nie będzie wcale takie proste. Spróbujcie zrobić koło tą prawą nogą. Odkładamy ją z przodu. Super. Wyciągamy ręce do sufitu bądź do nieba. Opuszczamy prawą rękę albo na biodro, albo do dołu. Przechylamy lewą dłoń na prawą stronę, czyli rozciągamy lewy bok przez moment. Uwielbiam tę pozycję. Lewa ręka idzie za prawe kolano, a prawa dłoń do tyłu, czyli robimy delikatny skręt kręgosłupa. Brzuszek jest delikatnie aktywny. I uwaga, wracamy. I teraz prawa noga z powrotem po okręgu, takim pół w zasadzie okręgu, wraca do tyłu i to samo robimy z lewą. Uwaga, podnosimy lewą, robimy koło kolanem i odkładamy z przodu. Mówiłam, że będziemy się budzić. I jak tutaj mamy już stabilną pozycję, to teraz prawa ręka w górę, lewa do dołu albo na biodrze. I rozciągamy teraz prawy bok, czyli schodzimy do dołu na lewą stronę. Uważamy na brzuch, żeby go nie wypychać, brzuszek jest aktywny. Odkładamy prawą dłoń za lewym kolanem, a lewą rękę wyciągamy do tyłu, patrzymy sobie za nią. Delikatny skręt, rozciągamy biodra, otwieramy je, mamy aktywny brzuszek. I wracamy z powrotem do centrum i uwaga, wycofujemy lewą nogę po pół okręgu do tyłu. Świetnie, zróbmy to raz jeszcze. Prawa noga po półokręgu do przodu. Jesteśmy. Zrobimy to nieco szybciej. Ręce w górę, wdech. Wydech, opuszczamy prawą dłoń do dołu, lewą rękę przechylamy na prawą stronę. Lewa ręka za kolano, prawa do tyłu, do skrętu. Z powrotem ręce w górę, wdech. I uwaga, na wydechu wycofujemy prawą nogę do tyłu. Lewa noga do przodu. Świetnie. Delikatnie przechylamy się do boku na lewą stronę. Idziemy do skrętu kręgosłupa. Na lewą stronę, czyli na drugą. Robimy wdech, wycofujemy się do centrum i odkładamy pomalutku lewą nogę, im wolniej, tym trudniej. Lewą nogę do tyłu, raz jeszcze, prawa noga do przodu. Świetnie. I teraz przechylamy się najpierw do boku, Gosia. Następnie robimy skręt. Wyciągamy ręce teraz do przodu, delikatnie zaokrąglając plecy. To jest super. Ręce w górę i wycofujemy prawą nogę. I ostatni raz, lewa noga do przodu. Przechylamy się najpierw do boku, idziemy do skrętu, pięknie, wyciągamy ręce do przodu, zaokrąglamy plecy, na wydechu, pięknie, ręce tu z powrotem w górę i lewa noga do tyłu, świetnie, ręce w górę, wdech i wydech, powolutku odkładamy do pozycji dziecka dosłownie na moment, spokojny wdech, spokojny wydech. A teraz, jeśli macie ochotę, delikatnie zaokrąglamy kręgosłup, głowa schowana między ramionami, zostajemy tak przez moment, mocno rozciągamy ten kręgosłup. Ja bardzo lubię tę pozycję. Super. I idziemy do klęku podpartego, z powrotem podwijamy palce, stóp wchodzimy do psa z głową do dołu, raz jeszcze rozciągamy kręgosłup. Możemy zostać nieruchomo albo uginać nogi w kolanach i je prostować, tak jak czujemy. Teraz powolutku podchodzimy sobie nieco bliżej naszych dłoni, a dłonie podchodzą sobie do naszych stóp i jesteśmy w skłonie. Zaplatamy dłonie z tyłu za naszymi plecami, głowa luźno. Wyciągamy ręce daleko, daleko za głowę, tyle ile nam się uda. Nogi delikatnie ugięte w kolanach. Pięknie. Rozluźniamy dłonie. Możemy je odłożyć na macie, możemy je zapleść na łokciach, tak jak czujemy. Powolutku następnie wchodzimy w górę, do stania na macie, ramiona do tyłu, w górę i do dołu, klatka piersiowa otwarta, wdech, ręce mocno w górę, wydech do dołu, wdech w górę i mocny wydech dół i raz jeszcze wdech.
i wydech do dołu. Opuszczamy dłonie na wysokość serca. Myślimy o czymś przyjemnym, o naszej intencji albo o tym, jak jesteśmy cudowni, że dzisiaj stanęliśmy tutaj na macie i wykonaliśmy tę praktykę i dziękujemy sobie za to, że jesteśmy i za to, że dzisiaj praktykowaliśmy, robiliśmy coś dobrego dla siebie. Namaste. Dzięki kochani za dzisiaj. Mam nadzieję, że ta króciutka praktyka rozbudziła nie tylko Wasze ciało, ale też Wasz umysł. Wracajcie do mnie, kiedy tylko zechcecie. Pamiętajcie, ja zawsze tutaj dla Was jestem. Buziaki, trzymajcie się. Pa, pa.